Siema tutaj Abaz, witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Dziś testujemy sobie kolejne single shoty i są to kolejne single shoty od wulkana. Jeśli nie widzieliście poprzednich odcinków z single shotami, no to zapraszam. W tym momencie pewnie tam się gdzieś karta wyświetla. No, także widzicie pewnie, że coś nie tak jest z tym początkiem, dlatego że macie tylko zdjęcie. Nie mam nagranego, w sensie miałem nagrane, ale przez mały wypadek się usunęło, choć wy już to pewnie wiecie, bo jednak masę stałych widzów mam, ale dla nowych widzów warto powiedzieć. Także dzisiaj testujemy sobie single shoty Flashing Thunder od importera Vulkan. Jest to holenderski importer. I tak, od razu omawiam produkt. Zapraszam jeszcze do sklepu Fireworki Shop, tam z kodem PyroGang macie 15% zniżki. I myślę, że warto użyć nawet jeśli będziecie chcieli kupić te single, bo od razu mogę powiedzieć, że nawet warto i nie będę za dużo zdradzał. Single te kosztują 15 zł, nazywają się Flashing Thunder, tak jak mu powiedziałem. I o dziwo, nie są to single hookowe. Tak jak nazwa mówi, myślałem, że będzie to hook, ale jednak nie, są to single efektowe. Posiadają 6 sztuk w paczce. Za taką paczkę trzeba zapłacić 15 zł, więc jeśli użyjecie kodziku, to zawsze trochę zejdzie. Pewnie tam w okolicach 13 je wyrwiecie wtedy. Myślę, że to jest nawet spoko cena jak za 6 efektowych singli. I tak, posiadają one oczywiście wszystkie CE. Klasa też nie jest czwarta, więc spokojnie możecie luźno kupować. Importer, tak jak powiedziałem, Vulkan, ilość 6 sztuk oraz NEC. NEC jest dość fajny, jak na takie single małe. Posiadają one mianowicie 49,8 grama na całą paczkę, czyli prawie 50 gram na paczkę. I jak może niełatwo policzyć na 6 sztuk, 49,8 grama, to z tego co pamiętam, na jedną sztukę wychodzi wtedy 8,3 grama mieszaniny. Więc to jest git. Co jak co, wiele takich małych singli miało gorszą gramaturę, więc mogą okazać się dobre i mam nadzieję, że obejrzycie do końca i zobaczycie po prostu jak to strzela. Ja z wami się tu już będę żegnał, nie będę was długo katował tym zdjęciem, więc wbijajcie tam za chwilę, będę strzelał, więc trzymajcie się i widzimy się jak będzie ciemno. Dobra, już jestem. Mamy nasze single. Jestem ich bardzo ciekawy. Testowałem mniejsze single od Vulkana już i myślałem, że będą hukowe i nie były hukowe, były efektowe, więc zobaczymy, może Flashing Thunder również zaskoczy mnie i nie będzie wcale singlem hukowym, tylko znowu efektowym. Choć osobiście chciałbym, żeby był hukowym, bo ma 8,3 grama, więc mógłby jako single hukowy trochę dymu narobić na scenie hukowych singli, no na rynku po prostu, tak? Także no co, sprawdzam czy nie ma nic nad tym, są linie, ale to tak w boks 3 metry 4, także odejdziemy jeszcze, ja odejdę jeszcze z 2, żeby jak najdalej od linii się odsunąć i odpalimy sobie pierwszego singla. Także proszę bardzo, kładziemy naszego singla, lącik długi, odpalamy. Mam nadzieję, że zrobi robotę. I po raz kolejny nie był efektowy, w sensie nie był hukowy, ale bardzo ładny efekt. Bardzo fajna kula, wiele ogonów. Ja jestem zadowolony, choć jest minus, wyraźny minus, czyli to, jak szybko te efekty znikły. W sensie efekt znikł. Ile tu mamy w ogóle tych singli? 6. 6 singli. Jak będą takie efekty, zobaczymy, czy będą zróżnicowane. Nie zapowiada się źle. Choć szkoda, że nie huk. Brakuje jakichś nowych hukowych. Ale no co, nie można mieć wszystkiego. Tak czy tak, ja jestem zadowolony z tego efektu. I Vulkan, jak mnie totalnie nie porwał, i ich produkty hukowe zrównałem z ziemią, z ocenami tam z 3 albo 2. Tak, efektowe single, jak i te rakietowe, jak i te małe, jak i te. Myślę, że wygarną spoko ocenkę. Odpalamy dwa naraz, postaram się. A, odpal się.
Dobra. Znikają dość szybko efekty. Dobra, tutaj przydepczemy co trzeba. Efekty znikają dość szybko, ale są gęste. Są naprawdę gęste, mają wiele ogonów, te wybuchy. Raczej zawiedziony nie jestem. Dziwny, jakbym tak powiedział. Moim zdaniem są dobre. Myślę, że wystawimy im ocenę 7. Dla mnie siódemeczka raczej pasuje. Wykorzystamy tak niecnie podpórkę. Dla mnie ocena 7 myślę, że pasuje. Efekty są gęste, dość duże kule, ale szkoda, że tak szybko znikają. 7 albo 6 plus, no 7 niech będzie. Gdyby te efekty trzymały się, utrzymywały się na niebie nieco dłużej, bez problemu dałbym im nawet 8, ale jednak jest to wyraźny minus, że te efekty znikają tak szybko, więc na 7 tylko się skończy. Wasze opinie, no napiszcie w komentarzu, chętnie przeczytam, zobaczę co wy o nich sądzicie. Dla mnie, jak za tą cenę, za 6 singli takich, to myślę, że warto kupić, tym bardziej z kodzikiem, jak jeszcze będzie zniżka. Ja jestem zadowolony z nich. Efektowe nowości zdecydowanie na większy plus niż te hukowe, bo o niektórych hukowych szkoda było gadać, a efektowe są na fajnym poziomie nawet. Dobra, lecimy. Leci single. Widzieliście z bliska bardziej fajną kulę. Także myślę, że wszyscy się mniej więcej zgodzą z oceną. Niestety muszę im odjąć punkta za te efekty, które szybko znikają. Ale i tak jestem zadowolony. Ale się powtarzam. Dobra, także to ode mnie wszystko na dziś. Mam nadzieję, że film się spodobał. Jeśli tak, a jesteście nowi, no to zostawcie po prostu suba i pamiętajcie, żeby wziąć udział w konkursie, jeśli jeszcze tego nie robicie. I pamiętajcie, że trwa maratonik i pewnie już się kończy, jak wlatują te odcinki, ale wciąż możecie sobie nadrobić wszystkie filmy z maratonu, bo ich 28 aż w 2 tygodnie, więc jest to potężny wynik. A ja się z wami już żegnam, no i zaczynam sprzątanie, bo mamy tu fontanny, single, tam jest single. I patrzcie, i tu jest jeszcze nasz hicior, naprawdę. Jeśli nie widzieliście testu popcornu od Wulkana, to zaglądajcie, bo no hit. Naprawdę nie wiem, czy w tym roku będzie bardziej nowa, hitowa fontanna jakakolwiek. Także popcornik jak najbardziej polecam. Nawet jeśli nie oglądaliście tamtego, to śmiało możecie brać. Dobra, tak jak mówiłem, już nie przedłużam wam. Ja zabieram się za sprzątanie i widzimy się w kolejnym materiale.